Dzisiaj mam do zaprezentowania Ci najbardziej ch... mieszkania do wynajęcia, jakie udało mi się znaleźć. Więc ten odcinek nie będzie tak merytoryczny jak wszystkie pozostałe do tej pory. Ten będzie zabawny, rozrywkowy, ale mam nadzieję też, że oprócz tego, że będziesz się bawić, dużo ciekawych rzeczy z tego wyniesiesz. Zapraszam serdecznie. Cześć, nazywam się Robert Jarczyński. Od 2012 roku jestem zawodowym inwestorem na rynku nieruchomości, a moją dzisiejszą specjalnością jest budowa pasywnych portfeli mieszkań na wynajem. Chciałbym w tym odcinku pokazać Ci, jak nie należy robić mieszkań na wynajem, i Albert Einstein powiedział, że według niego dwie rzeczy nie mają zupełnie granic, są nieskończone: jest to wszechświat i ludzka głupota. Choć ma wątpliwości co do tego pierwszego. I dzisiaj chciałbym pogadać trochę o ludzkiej głupocie. Yy, albo może nie o ludzkiej głupocie, ile o, o głupocie wynikającej z tego, co ludzie mogą zrobić w mieszkaniach. Jest taka strona. Nie znam właścicieli, ale naprawdę chciałem ich jakoś uhonorować, yy, która naprawdę od wielu lat, jak tam zaglądam, to dawała mi dużo śmiechu. Yy, I za pierwszym razem, gdy trafiłem na tę stronę, to spadłem z krzesła ze śmiechu. Więc <śmiech> mam nadzieję, że pokażę Tobie coś, czego jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś i będziemy się śmiali razem. To jest dzisiaj strona na Facebooku, fanpage, nazywa się chujowe mieszkania do wynajęcia. Nie będę dłużej trzymał z niepewności, przejdźmy do tych ciekawostek, jak to może wyglądać, jak mogą wyglądać ciekawe albo chujowe mieszkania do wynajęcia. Na pierwszym zdjęciu widzimy, no właśnie, co to jest? Łazienka czy kuchnia? Nie, no bo <laughs> lodówka w tamtym miejscu to spora Niespodzianka. To jest pi pierwsza, pierwsze coś, co można sobie się uśmiechnąć pod nosem. Grubo, ciekawe, nie? że ktoś tam będzie korzystał z lodówki, jak się kąpisz na przykład. Kolejne zdjęcie. <laughs> Made my day. Pomyśl sobie, jakie funkcje fajne może mieć taki narciarz. Właściwie jedziesz tam na narciarza i gotujesz. Albo jak coś schranisz, to możesz to od razu do toalety. nie? Kosmos. Ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem, ale dało mi to naprawdę dużo. Przyjemności. Zobacz, wrzucę print screen, żeby ci poprawił humor. A tu dla kogoś, kto lubi spokój. Albo kwiatki. <laughs> no, bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że mm, nie jedna osoba, która ogląda ten film, może się lekko zaśmiać. No, tutaj zdjęcie zrobione z góry. Patrzcie, jest bider i toaleta i w ogóle po schodach schodzisz do umywalki. W ogóle... Ciekawa mm, rzecz, tu jest tak, że nawet, nie wiem, czy tam nie ma prysznica, tam jest jeszcze prysznic, słuchajcie, bo taka rurka stalowa wystaje. Tam koło lampki na dole. <laughs> jeszcze jest okno. Fajnie, nie? Ciekawy, ciekawy pomysł w ogóle, żeby sobie zrobić pojemkę w tym stylu. No właśnie, tak. A tu mamy pokój z szafą. Tam jest chyba kuchnia po prawej stronie, na środku. Masz taki ukryty pokój hmm, z toaletą, nie? Ciekawe. To też Made My Day, czyli <laughs> pytanie, czy to jest w kawalerce, czy w jakimś mieszkaniu wielopokojowym, ale wygląda na jakąś mikrokawalerkę. Eee, no, prysznic przy takich drzwiach. Grubo, nie wiem, czy tam woda się czasem nie wyleje gdzieś tam na korytarz, ale, ale bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa konfiguracja, jak ty się kąpiesz w takim miejscu, a ktoś wchodzi do mieszkania. Nie? To naprawdę kurde, nie wiem, nie było innego miejsca, no, no trochę nie rozumiem. Ech, kolejna ciekawa sprawa. Zobacz masz kuchnię. I to jest jakaś ukryta funkcja. Odkrywamy teraz. Teraz wyobraź sobie, że masz bardzo blisko z tej łazienki do kuchni. I też. No kurde, to tak czasem ciężko uwierzyć, że ludzie wpadają w takie coś, w takie rozwiązania. I żyją tak latami, a potem tego nie widzą. Eee, a tu nic wielkiego, zabudowany balkon. Ktoś mógłby pomyśleć, no ale o co chodzi? Co tam robi ta poduszka? Nie? Ktoś zostawił poduszkę i dał sobie grzejnik na balkon? O co kaman? Krzesło jest nawet? No, myślę, że pełne wyjaśnienie jest w tym ogłoszeniu. Klimatyczny pokoik na studencką kieszeń. Bez głupich komentarzy typu Sam sobie wynajmij, wynajmijmy z dopłatą y z drugą parą i tak dalej. Mieszkanie przy budynku Sky Tower, minuta od Uniwersytetu Ekonomicznego. Przy mieszkaniu Biedronka, 300 metrów apteka, 250 metrów pokój, ma w swoim wyposażeniu grzejnik, krzesełko, poduszki. Możliwość dopłaty do biurka w postaci od, odpłaty od czynszu. Cena 450 z lokatorzy, studenci Uniwersytetu Ekonomicznego. Kosmos. Nie wiem, czy znalazł się jakiś chętny na to, żeby mieszkać w takim pokoju, ale to przekracza granicę mojej wyobraźni. Nie mam takiej. Wydawało mi się, że mam bójną. No i kolejna wersja, słuchajcie, mmm, tron. Tak można nazwać to. to wejście, wejście na tronie zadaje swoje potrzeby. Na tronie prawdziwym wchodzisz po schodach, pach, pach, pach. <grych> Sprawa załatwiona, się na wszystkich niż z góry. Kolejne, słuchajcie, to jest absolutnie minimalistyczny pokój. Nie trzeba się martwić sprzątaniem. Jedyne, nie wiem, dwa metry kwadratowe przy dobrych wiatrach. Pokój do wynajęcia od zaraz 450 euro plus 450 euro kaucja. Nie wiem, to wyposażenie tego pokoju nie kosztuje 450 euro. Brak możliwości zameldowania blisko od dworca, przystanki autobusowe pod domem. No, grubo. To jest pokój, w ogóle to, to cela w więzieniu jest większa, naprawdę. Ja jak czasem słyszę o mm, pokojach 8-metrowych, że to są cele, no to pokażę Wam zdjęcia takich pokoi i byście się zdziwili, bo nie uwierzylibyście, że to ma 8 metrów. Większość osób, które przychodziło, z mojego doświadczenia, mówi, że to ma 12, czy ileś, bo mimo wszystko, jakie to dobrze urządzone, no to wygląda dobrze, ale tu się nie da nic rzeźbić. Tu półki co najwyżej można gdzieś wcisnąć i to też chyba nie. No to to bije też wszelkie rekordy. A tutaj, o, ciekawa, ciekawy wystrój kuchni. Dosyć nietuzinkowy, nie widziałem czegoś takiego. Również jakiś pasjonat obić. No, i lecimy dalej. Pytanie: Co ten grzejnik tam robi? Przeniósł się tam, czy o co kamen? Okazuje się, że takie coś jest rozwiązaniem wtedy, gdy wcześniej przy tym grzejniku była ściana, a właściciel zabudował sobie po prostu balkon i przedłużył sobie mieszkanie. Dałoby się takie coś pewnie zrobić i poprawić, ale trzeba byłoby ze spółdzielnią się dogadać, że przerabiamy to. Instalację w jakiś sposób, nie? No, no, jest to trochę śmieszne w sumie. <noise> taki grzejnik na środku. No i tutaj łazienka, że tak powiem, z, jest wanna, no i mamy łóżko powyżej, nie? Tak, dobra optymalizacja miejsca, cokolwiek nie powiedzieć. No i to jest Mistrz. Mistrz pod tytułem e, Instalacja Elektryczna. W pod prysznicem, nie? To tak można mieć, wiecie, pod, podgrzewany prysznic tak naprawdę za darmo, nie? Albo podgrzeć się to w ogóle nie wiem, czy to nie jest karalne takie coś. W ogóle ten sposób, w jaki jest to zrobione, w ogóle. Chyba rzeczywiście głupota ludzka nie jest na granic. No, tutaj, biorąc pod uwagę na te wcześniejsze zdjęcia, to hmm, myślę, że za dużym zaskoczeniem nie jest. jedyne co to musisz tylko skakać przez toaletę, która no, mogłaby być inaczej ustawiona. Po to, żeby dotrzeć finalnie do To yy, do yy, Tam miałem coś dla pasjonatów, yy, tego, że chcą, nie wiem, yy, z jakiegoś powodu być. No, no nawet nie wiem, go skomentować, kurde, ale to, to już Sawin sobie puść komentarz, tak? Yy, dobrze, że tam stołu nie ma, czy jakiegoś stoliczka. No, kurde, śmieszne to trochę. A tu jest prawdziwy, prawdziwy dla Iście Pary Królewskiej. Łóżko na podwyższeniu, zobacz, masz schodki do łóżka z jednej strony, schodki do łóżka z drugiej. Nie wiem, co to jest to na środku, czy to wygląda jak chrzcielnica, czy to w ogóle jakiś, nie wiem, totalny kosmos. A tu ta jaskinia, jama, którą widzimy, to łazienka. Można? Można. A tutaj patrzcie, że ta praleczka zawędrowała, nie? Nie było miejsca, ktoś się wmurował w ogóle. Ciekawy pokój, zobaczcie. Tak mały, że w zasadzie łóżko się nie mieści, nie? Żadnej tylko the box. Tam, to chociaż w tym takim krótkim w Holandii, co było ogłoszenie, to chociaż łóżko wchodziło. i <grytanie> nie. Tak. A... <grytanie> Ciekawe okna. Myślę, że. Dobry widok, ważna sprawa w stylu no, kościelnym, tak? Nie żebym coś sugerował. Również ciekawe rozwiązanie, chociaż znowu to tam druga liga względem tego, co widzieliśmy wcześniej. No i to też jest ciekawa sprawa, jak ktoś wiecie, ma przywiązanie do latarni, jakaś tam kostka brukowa, która jest zrobiona w domu. Naprawdę ludzie mają wyobraźnię. A tutaj. Nie wiem, czy, yy, czy od razu to jest tak łatwo dostrzegalne, ale na tym zdjęciu yy, wanna się troszkę schowała pod ziemię nie? i tak jakby masz to prawie równo z gruntem, nie? Że, yy, z podłogą, że właściwie wpadasz do tej wanny. Wanna jest tak na, na płasko, nie? Ciekawe rozwiązanie w wymyślił. A tutaj dla tych, którzy lubią spokój, nie wiem, jakieś psychodeliczne filmy na przykład, yy, już nie muszą ich oglądać, wystarczy, że będą spali w tym pokoju, nie? A tutaj dla tych, którzy lubią trzymać się za rączkę w niektórych miejscach i, i chcą być blisko. Zawsze. Wyobraź sobie, że tam mm, powiedzmy, że w wersji light się kąpisz. A ktoś w kuchni widzi, co tam u Ciebie słychać. Hmm? To jest jakiś kosmos. Słuchajcie, w każdym razie krótko, treściwie mam nadzieję, że Was rozbawiłem. Jeżeli macie jakieś ciekawsze propozycje, to chętnie je zobaczył. Zapraszam Was do komentowania. No, ja się dobrze obawiłem. No i zajrzyjcie, proszę, na tę stronę. Myślę, że, że będzie dobra zabawa. To była instrukcja, jak nie robić mieszkań na wynajem i, 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 i gdzie jest granica ludzkiej wyobraźni. Tak naprawdę. Dziękuję bardzo za uwagę. I jeżeli byście chcieli więcej takich filmów, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie w komentarzach. Dzięki, do zobaczenia, cześć.